Słyszałam, że ty miałaś bardzo dużo perypetii podczas kręcenia tej produkcji. Miałam, do końca nie było wiadomo w ogóle, czy ja, w ogóle jakaś taka czarna passa była, że do końca nie było wiadome, czy ja wejdę na plan, bo miałam po prostu takie wypadki. Ale się śmiałam, że po prostu dzisiaj od rana też miałam taką passę, że nawet gdybym nie miała wpisane w kalendarzu, że jest premiera tego filmu, to ja bym i tak po tym, co się rano wydarzyło, wiedziała, że jest premiera tego filmu. No. Bo po prostu czarne znowu... To co się wydarzyło? Słuchaj, mówiąc, nie będę całej historii opowiadać, ale skończyła ona się tak, że w piżamie... takiej kusej bardzo piżamce. Znalazłam się w szkole rano mojego syna, bo nie mogłam się dostać do domu, bo po prostu zamknął drzwi, kiedy ja na chwilę z psem wyszłam. I także taki miałam dzisiaj 1 września. A i co jest jeszcze ważne, to jest nowa szkoła. Pierwszy dzień poszedł dzisiaj do tej szkoły. Zrobiłaś na pewno bardzo dobre wrażenie w tej piżamie. Żeby się dostać do tej szkoły, musiałam, bo miałam i kluczy nie miałam, telefonu nie miałam, też nie miałam kluczyków od samochodu, więc musiałam, chodziłam po sąsiadach, kto mi pożyczy samochód po prostu, bo tak bym musiała iść jeszcze w tej piżamie do tej szkoły, ale to szczęście miałam jedno, że mi pożyczyli samochód.